Ze studia Voice House seria podcastów World in Brief. Głosem Jarosława Kuźniara czyta sztuczna inteligencja. Rosja kontynuuje zmasowany ostrzał całej Ukrainy. Według dowództwa w Kijowie to największy atak powietrzny od rozpoczęcia wojny. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 200 pocisków i dronów. Celem rosyjskich nalotów były obiekty infrastruktury energetycznej. Poważnie uszkodzono wiele z nich. Ukraińskie władze ogłosiły alarm bombowy w całym kraju. Rakiety trafiły m.in. w Kijów, Sumy, Równe i Krzywy Róg. Łącznie ucierpiało 15 obwodów, w tym te leżące przy granicy z Polską. Prezydent Zełenski poinformował o ofiarach śmiertelnych i dziesiątkach rannych. Komentując naloty, nazwał Putina, tu cytat, chorą istotą. Jednocześnie tuż przed rozpoczęciem rosyjskich nalotów władze USA ogłosiły kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Kijów otrzyma wsparcie militarne o wartości 125 milionów dolarów. W jego skład wchodzą m.in. rakiety do systemów obrony powietrznej, amunicja artyleryjska oraz systemy do walki z dronami. I accept your nomination. Kamala Harris oficjalnie przyjęła nominację Partii Demokratycznej na stanowisko prezydenta USA. Swoje głosy oddali na nią delegaci ze wszystkich stanów i terytoriów zamorskich. I choć był to symboliczny gest, ugrupowaniu udało się w ten sposób pokazać jedność i wiarę w zwycięstwo. W tym duchu utrzymana była też cała konwencja partyjna w Chicago. Przez 4 dni najważniejsi przedstawiciele demokratów wygłaszali pełne optymizmu przemowy. Wśród nich prezydent Joe Biden, Hillary Clinton oraz Barack i Michelle Obamowie. Największe wrażenie na publiczności wywarło wystąpienie tej ostatniej. Michelle Obama is asking you, no, I'm telling y'all to do something. Ostatniego dnia konwencji na scenie pojawiła się także Kamala Harris. Zapowiedziała dbanie o interesy wszystkich Amerykanów, ochronę granic oraz wsparcie sojuszników i Ukrainy. Nazwała też Trumpa zagrożeniem dla demokracji. Amerykańscy komentatorzy porównali entuzjazm, który Harris wzbudziła w wyborcach z kampanią Obamy z 2008 roku. Tymczasem we Francji wciąż trwa polityczny impas. Prezydent Macron poinformował, że nie powoła kandydatki lewicowego Nowego Frontu Ludowego na urząd premiera. Oznacza to, że po lipcowych wyborach w kraju wciąż nie powstał nowy rząd. Prezydent argumentuje swoją decyzję brakiem mocnego poparcia lewicy. Jego zdaniem program Frontu Ludowego nie zyskałby większości w parlamencie. Teraz Macron rozpocznie kolejną rundę negocjacji z szefami innych partii. Decyzji prezydenta sprzeciwia się jednak skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona. Jej członkowie zapowiedzieli rozpoczęcie procedury impeachmentu przeciwko Macronowi. Jednocześnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen deklaruje, że będzie blokować każdy lewicowy rząd. Holandia ukarała Ubera grzywną w wysokości 290 milionów euro. Platforma miała przesyłać prywatne dane europejskich kierowców do USA. Holenderski Urząd do Spraw Ochrony Danych uznał takie działania za rażące naruszenie unijnych przepisów RODO. Przedstawiciele Ubera zaprzeczają tym zarzutom. Nazwali wyrok błędnym, a karę nieuzasadnioną. Zapowiedzieli też odwołanie od decyzji. Według agencji Reuters proces apelacji może potrwać nawet 4 lata. Do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy grzywna będzie zawieszona. To jednak nie pierwsze kłopoty Ubera w Holandii. W styczniu tamtejszy Urząd Ochrony Danych ukarał firmę grzywną w wysokości 10 milionów euro. Spółka nie ujawniła wówczas, jak długo przechowuje dane kierowców w Europie, ani do jakich krajów spoza Unii je przesyła. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Grupa Oasis ogłosiła powrót do koncertowania po 15 latach przerwy. Informacje te oficjalnie potwierdzili liderzy zespołu bracia Liam i Noel Gallagherowie. Na Instagramie napisali, działa ucichły. Wielkie oczekiwanie dobiegło końca. Przyjdź i zobacz. Przypomnijmy, że Oasis rozpadło się w 2009 roku, gdy Noel Gallagher opuścił szeregi zespołu po kłótni z bratem. Rodzinny konflikt niemal zakończył się w sądzie. Mimo licznych apeli fanów, od tamtego czasu formacja nie pojawiła się na scenie w pełnym składzie. Teraz zespół wraca do koncertowania. Jak na razie ogłoszono 14 występów w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Oasis pojawi się m.in. w Dublinie, Londynie i Edynburgu. Sprzedaż biletów ruszy na koniec sierpnia. Koncerty będą częścią światowej trasy Oasis Live 24.
Five, co może oznaczać, że zespół pojawi się także poza Wielką Brytanią. Muzycy nie planują jednak nagrywać nowej płyty. To było World in Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.